Cześć youtuberzy. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować mój w miarę nowy zakup, a mianowicie wiertło stopniowe Wolfcraft 2515000. Jest to wiertło umożliwiające wiercenie otworów od 4 do 20 mm. Wolfcraft jest to niemiecka firma. Niestety na opakowaniu nie chwalą się, gdzie zostało to wyprodukowane, czyli najprawdopodobniej w Chinach. To wiertło umożliwia wiercenie we wszystkich rodzajach metali. Widzę tu stal nierdzewną. Przychodzi dodatkowo z takim oto pożytecznym opakowaniem, żeby nam się nie porysowało w szafce. Ok, przejdźmy do tego, jak używać takiego wiertła. Tutaj jestem w trakcie budowy takiego stojaka. Takiego stojaka na śrubokręty. Ponieważ mój stół narzędziowy jest pełny pierdół, nic nie mogę znaleźć, postanowiłem wszystko uporządkować. Zrobiliśmy punkt, używamy zwykłego wiertła. Tutaj jest szósteczka. Żeby to w miarę prosto było. Tą wiertarką z wiertłem szóstką nie mamy żadnych problemów. Przejdźmy do ósemki. Jak najlepiej zademonstrować. Myślę, że tak będzie. Ósemkom też się udało przez pierwszy. O. W pewnych momentach, jak wiercicie w cienkościennych metalach, pojawia się tego typu problem. Typowe wiertła nie są przystosowane do wiercenia w cienkościennych metalach. Przechodzimy do wiertła stopniowego. Ten otwór akurat musimy rozwiercić na 10 mm. Jeszcze jeden poziom w dół. Jesteśmy. Mamy 10 mm. Rozwierćmy drugą stronę.
Jeszcze jeden. I mamy gotowy nasz otwór. Tutaj mam moje wkrętaki. Ten stojak będzie wyglądał mniej więcej tak. Jak to się wypoziomuje, będą one stały równo, przykręcone tu gdzieś do ściany. Obejrzyjmy to wiertełko. Nie widzę tu żadnych oznak zużycia. Na razie rozwierciłem nim jedynie kilka otworów. Ale tak ogólnie jestem z niego bardzo zadowolony. Jeszcze raz, było to wiertło Wolcraft. Linki do innych narzędzi użytych tutaj w tym filmiku przedstawię Wam w opisach na dole. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć!